Marcin urodził się 9 grudnia 1569 roku w Limie, stolicy Peru. Mając zaledwie 15 lat, porzucił dotychczasowe życie i zgłosił się do dominikańskiego klasztoru w Limie. Spotkał go jednak zawód. Był mulatem i w dodatku nieślubnym dzieckiem, dlatego Dominikanie według ówczesnych zwyczajów nie mogli go przyjąć. Młodzieniec bardzo nad tym bolał. Zgodził się być tercjarzem dominikańskim, a nawet spełniać najniższe posługi, aby tylko zostać w zakonie. Kiedy ojciec dowiedział się o tym, oburzony chciał syna wyrwać z klasztoru. Nie mógł bowiem znieść, że syn gubernatora jest sługą w klasztorze. Marcin pozostał jednak niewzruszony. Dominikanie, widząc w nim tak wielki skarb, przyjęli go wreszcie do zakonu w charakterze brata zakonnego i pozwolili mu złożyć śluby. Uroczystą profesję złożył 2 czerwca 1603 roku, gdy miał 24 lata. Marcin wyróżniał się nie tylko pokorą i posłuszeństwem zakonnym, ale również niezwykłą pobożnością. Świecił wszystkim przykładem umiłowania Eucharystii. Nie mając czasu w ciągu dnia, długie nocne godziny poświęcał na adorację Najświętszego Sakramentu. Często się biczował, by wynagrodzić Panu Bogu za grzechy ludzkie, a grzesznikom wyjednać nawrócenie. Zatapiał się często w rozważaniu męki pańskiej. Ku podbudowaniu ojców nabył ducha kontemplacji w tak wysokim stopniu, że widziano go często zalanego łzami, a nawet unoszącego się w zachwycie w powietrzu. Pan Bóg obdarzył go także darem przepowiadania, czytania w sercach i sumieniach, a nawet rzadkim darem bilokacji, jak to stwierdzono w procesie kanonizacyjnym. Po porady przychodzili do niego liczni petenci, nawet sam arcybiskup Limy. Często radził się go w trudnych sprawach. Zmarł na malarię 3 listopada 1639 roku w wieku 70 lat. Beatyfikował go Grzegorz XVI. Kanonizował zaś Jan XXIII 6 maja 1962 roku. W homilii papież przypomniał, że kanonizowany tego dnia święty nazywany był Marcinem od miłości, który tłumaczył błędy drugich i darował nawet największe krzywdy. Był bowiem przekonany, że z powodu popełnionych grzechów zasługuje na daleko cięższe kary. Z prawdziwą troskliwością sprowadzał błądzących na właściwą drogę. Z życzliwością pielęgnował chorych, ubogim rozdawał żywność, odzienie i lekarstwa. Jak tylko potrafił, otaczał czułą opieką i troskliwością wieśniaków i metysów, spełniających wówczas najniższe posługi. Pius XII ogłosił świętego Marcina patronem wszystkich dzieł społecznych w Peru. W roku 1966 Paweł VI na prośbę konferencji Episkopatu Peru ogłosił świętego Marcina patronem telewizji, szkół i fryzjerów Peru. Ponadto święty Marcin jest patronem obu Ameryk oraz pielęgniarek, robotników i dominikańskich braci współpracowników. Uznawany jest także za patrona zgody na tle rasowym, sprawiedliwości społecznej i ludzi o rasie mieszanej. Wzywany bywa także w przypadku plagi myszy i szczurów. Módlmy się. Boże, Ty doprowadziłeś świętego Marcina drogą pokory do chwały niebieskiej. Spraw, abyśmy na ziemi naśladowali jego przykład i razem z nim zostali wywyższeni w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.